Na scenę proszę pana Andrzeja Sadowskiego, założyciela i wiceprezydenta Centrum imienia Adama Smitha. Dzień dobry państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie na tak wyjątkowe spotkanie, tak wzruszające, można powiedzieć, na swój sposób. Jestem zbudowany, widząc tylu przedsiębiorców na tej sali. Ostatni raz taki widok widziałem 25 lat temu, kiedy przy 30-stopniowym mrozie zakładaliśmy na Towarzystwo Gospodarcze w Warszawie i sala w ówczesnej uczelni SGGW była też wypełniona po brzegi. I tak jak 25 lat temu, wówczas przedsiębiorcom chodziło dokładnie o to samo. Chodziło o wolność, o prawo do pracy, godność i normalność. Te ówczesne postulaty odważyli się postawić w znacznie trudniejszych warunkach systemu, który był zdecydowanie bardziej opresyjny, a mimo to upomnieli się wówczas o swoje prawa. I dzisiaj państwo przypominają, że przedsiębiorca to też jest człowiek, któremu przysługują konstytucyjne prawa, jak chociażby prawo do domniemania niewinności. Dzisiaj przestępca ma więcej praw w naszym kraju niż przedsiębiorca, bo przestępcy, dopóki sąd nie udowodni winy, przestępca jest cały czas traktowany jako osoba niewinna. Przedsiębiorcę, tak jak powiedział jeden przecież z konstytucyjnych ministrów, był zdziwiony, kiedy obejmując urząd zauważył, że urzędy administracji rządowej stosują domniemanie winy przedsiębiorcy i że postara się to zmienić. Ale odchodząc z urzędu powiedział, że chciał przychylić nieba przedsiębiorcom, ale urzędnicy mu nie pozwolili. Stąd pytanie, kto rządzi Polską? Ale tak naprawdę nie jest to kwestia urzędników, którzy przewijają się w wielu tutaj historiach i wypowiedziach. Urzędnicy działają wyłącznie w zakresie, jaki przyznali im politycy. To system daje takie możliwości. Stąd należy nie tyle łagodzić skutki systemu, bo to jest całkowicie fałszywa perspektywa i fałszywa droga. Trzeba ten system zmienić, trzeba przywrócić wolność gospodarczą. Im mniej wolności gospodarczej, tym więcej korupcji, tym więcej arbitralnych decyzji, tym więcej obawy o nie tylko prowadzone przedsiębiorstwa, ale o własne życie i bezpieczeństwo ekonomiczne własnych rodzin. Stąd tylko odpowiedzią na dzisiejszą sytuację jest żądanie przywrócenia wolności gospodarczej. W 20. rocznicę powstania akcji gospodarczej i w tym roku też została wprowadzona ustawa o działalności gospodarczej, zwana ustawą Wilczka, zorganizowaliśmy konferencję, na której przedstawiciel Komisji Europejskiej publicznie przez nas zaproszony powiedział, że ustawa Wilczka może być przywrócona w Polsce jutro, jeżeli polski rząd tylko zechce, bo nie jest sprzeczna z naszymi zobowiązaniami wobec Unii Europejskiej. Jeżeli rząd zabiera się za tak zwaną deregulację, to powinien zrobić to jak ostatni rząd komunistycznej Polski. Mianowicie napisać normalną ustawę, a to, co z nią nie było zgodne, wyrzucić do kosza. Bo próba naprawy dzisiejszego systemu prawa jest całkowicie jałowa i bezskuteczna i będzie trwała nieskończoność. Dlatego też oprócz przywrócenia wolności gospodarczej, wyrzucenia zdecydowanej większości tak zwanego prawa, które w Polsce dzisiaj krępuje aktywność obywateli, bo jak zauważył kiedyś Franz Kafka, kajdany ludzkości zrobione są z papieru kancelaryjnego. Dzisiaj ten papier kancelaryjny paraliżuje i blokuje polską przedsiębiorczość.
Od lat w wielu naszych badaniach, raportach wskazujemy, że największą barierą dzisiaj rozwoju gospodarczego i społecznego naszego kraju jest brak wymiaru sprawiedliwości, bo to, co jest, nie można nazwać wymiarem sprawiedliwości. Konflikty są rzeczą naturalną i w gospodarce, i w życiu społecznym, ale po to jest wymiar sprawiedliwości, żeby na bieżąco rozstrzygać spory, żeby nie powodować sytuacji, w której państwo muszą wiele lat starać się o udowodnienie swojej niewinności. Taka sytuacja nie ma prawa mieć miejsca w kraju, w którego konstytucji jest napisane, że jest demokratycznym państwem prawa. Aby przestać pisać petycje do polityków i odzyskać władzę nad własną ojczyzną, należy zmienić system i zmienić system wyborczy, w którym politycy wybierani do parlamentu byliby zależni od państwa, a nie od biurokracji partyjnej, która decyduje, kto będzie w danym okręgu sprawował władzę. Warto pamiętać o myśli polskiego ekonomisty Ferdynanda Zweiga, który zauważył, że wolność jest najlepszą, najtańszą i najskuteczniejszą sztuką rządzenia i gospodarowania. I o taką wolność powinniśmy ponownie zawalczyć. Dziękuję Państwu bardzo.